Czy wy też macie podobnie, że planujecie na przykład przespać się 30 minut, a budzicie się po kilku godzinach? Ja dosłownie teraz tak mam. Moi drodzy, mamy trzecią nad ranem w tym momencie. Za 5 godzin wstaję na kawalerskie. To znaczy wstaję, to jest takie w cudzysłowie, bo jak widzicie, siedzę tutaj, nagrywam odcinek, a za chwilę mam plan go jeszcze zmontować, więc coś mi podpowiada, że w dzisiejszym dniu na tym kawalerskim będę jedną z pierwszych osób do spania. Jeśli oczywiście wiecie, co mam na myśli. Masz dość przegrywania takim składem, po drugiej stronie widząc takie jedenastki? Co to k***a jest? Żaden problem, na super końce masz dostępne końce na każdą platformę. Szybko dostawę, niskie ceny i prawie 100% gwarancji bezpieczeństwa. Kod TOC gwarantuje 10% zniżki. Do wygrania mamy topowe karty o łącznej wartości 10 milionów coins oraz po raz pierwszy codzienne nagrody. Zapraszam. Moi drodzy, ale okazja jest naprawdę przednia. Mamy naprawdę piękne nagrody na dzisiaj przygotowane. Dlatego Team of the Season La Liga wygląda imponująco. Na wstępie oczywiście przypominam, że wszystkie osoby, które subskrybują oraz lajkują filmy, mają dużo większe szanse na to, żeby dostać topowych zawodników właśnie z tego eventu w swoich paczkach. Tutaj szybkie potwierdzenie z mojego Instagrama, na którego oczywiście też zapraszam. A teraz, moi drodzy, otwórzmy paczuszki oraz piki, a mamy naprawdę piękny plan na to, bo pobiję swój osobisty rekord. Ale zanim opowiem wam, co dokładnie się stało, widzowie przekonali mnie do tego, żeby odebrać pik za 20 poziom. Czy było warto? No, zobaczcie sami. Panie i panowie, jesteśmy obecnie na bilansie 16-2. Jest to najlepszy mój tydzień od chyba co najmniej kilku miesięcy. Mamy nawet tutaj giga duży potencjał na to, żeby zrobić 18-2, ale najpierw zasłaniamy, otwieramy. Pierwsza karta. Dobra, to wygląda dramatycznie. 93 dribbling, 91 podań. To jest Benacer, nie? Tak, to jest Benacer. Karta numer 2. 87, 88, 89, 87, 79, 90, Rhys James. I teraz karta trzecia. Drodzy Państwo, Benacer, James już są. Zobaczmy, kto będzie zawodnikiem numer 3. 70, 45, 95, 84, 89. Dobra, drodzy widzowie, no to chyba jednak polecam w takim razie otworzyć tego pika, bo no u mnie ewidentnie opłaciło się otworzyć to, bo jak widzicie, Rodrigo wygląda naprawdę pięknie. Chyba zaraz zrobimy szybki teścik tego oto pana w meczu o 18 minut. Zobaczymy, jak ten pan się sprawdzi. Kaka, Petit, Lampard, Griezmann? Dobra, Rodrigo brameczka w debiucie. Uhuhu. No i dobra, 17-2. Top of the EPL. O kurde. Patrz! Goal Line Technology, proszę tutaj pokazać, pokazać, że ładnie brameczka padła. Bo Sergio Ramos w końcu to zrobił. Moi drodzy, wiecie, jak to wszystko się podziało i jak zdobyłem wynik, z którego jestem totalnie dumny, to ja was oczywiście zapraszam na moje streamy, do których macie link podany na dole, bo tam to wszystko się stało, moi drodzy, tam udało się to wszystko zdobyć, tam udało się wydrobić naprawdę fajne karty. Najbliższy stream najprawdopodobniej w niedzielę wieczorem, tam wtedy będziemy grali właśnie Ligę Ukanową. Teraz przejdźmy do nagród, bo za takie nagrody to aż się prosi o to, żeby dostać jakiegoś naprawdę topowego zawodnika z dla Ligi. Przejdźmy w takim razie do pików, które za tą właśnie rangę wyglądają naprawdę imponująco. 4 piki z 4 zawodnikami 84+, i do tego jeden z 5 piłkarzy Bundesligi razy 2. Zobaczmy, jakie karty się tutaj pojawią. Czy będą jakieś karty Team of the Season? Może w drugim poleci jakaś karta Team of the Season tutaj? Jak zobaczyłem ten banerek, to myślałem, że będzie jakaś La Liga, ale tutaj jest tylko Hegazi. Punktujemy o 2, więc może tym razem będzie jakiś zawodnik o overallu 90. Niestety 3 karty overallu 85. To może fuu, 3 tocy i tutaj Gabri Veiga. Ja w ogóle powiedziałem 3 tocy, a są tutaj oczywiście 2. Ale dostaliśmy, mój drodzy, ziomeczka, który wygląda naprawdę przyjemnie. 4x4, wysoka średnia. Zobaczmy, jeden z 5 piłkarzy z Bundesligi. No i tutaj mamy Kimisia, czyli w sumie prawie, że wszystko się zgadza. Mamy do tego Schlotterbecka, Hoffmana, Kolomuaniego. Ja tutaj oczywiście wezmę Joshua Kimisia. Zobaczmy, co się pojawi. Co tu się podziało? Ja pierdzielę, przecież jestem totalnie zarobiony. To tutaj oczywiście pewniaczkiem, moi drodzy, do wzięcia jest Sadio Mane. Totalnie nie mam jak go polinkować w moim składzie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Co nie zmienia faktu, że taką kartę za 1 600 000 końców
grzechem byłoby nie wziąć. O stary, ale porobiliśmy totalnie te piki. Odcinek, moi drodzy, już w tym momencie jest naprawdę dobry, a przed nami jeszcze bardzo dużo paczek. A paczuszki tutaj mamy naprawdę ciekawe. Zresztą za chwilę wszystko oczywiście zobaczycie, bo mamy tutaj kilka gwarantów. Mamy też oczywiście paczkę z ikoną, którą już też ostatnio otwieraliśmy. I paczuszka z ikoną oczywiście klasycznie zostaje na koniec. Paczka piłkarza Team of the Season Saudi League. Tutaj oczywiście taliska Cristiano Ronaldo. Jak będzie? Zobaczmy. I tutaj leci środkowy obrońca. No chyba sobie jaje robicie, że dostałem go z pika i teraz dostałem go drugi raz z paczki. 5 piłkarzy o overallu minimalnym 80 i tutaj leci TOC! Co jest? Okej, okay, napastnik. Odion Ighalo, tak blisko na przykład jakiegoś Cristiano Ronaldo. Dwie paczuszki Ultimate, oczywiście wymienne, więc otwórzmy pierwszą i zobaczmy, co ciekawego nam poleci. Niestety, znowu złota. Tery, no z takiej paczki to jest bardzo mało. Znowu złota, Portugalia, SPO, Manchester United, jest to walkout. No i teraz, moi drodzy, już się robi naprawdę ciekawie. No oczywiście 8 piłkarzy z Serie A i 8 piłkarzy z Ligue 1 nie będziemy otwierać, bo nie ma sensu. Ale na przykład 5 piłkarzy overallu 84 to już może być coś naprawdę fajnego, więc zobaczmy, no złoty walkout. Jakiś Niemcy, Eichmann. No i witamy bardzo serdecznie, to niego Krosa. W tym momencie, moi drodzy, pozostał sam topowy content. Ikona, piłkarz Team of the Season Bundesligi, 3 piłkarzy Team of the Season z Bundesligi, 2 piłkarzy 86, piłkarz Team of the Season, 5 piłkarzy 85+. Powiem szczerze, jak tak patrzę na te paczki, to wydaje mi się, że najgorszą z nich wszystkich jest ta tutaj, czyli zwykły piłkarz Team of the Season bez jakiegokolwiek gwarantu. No bo tutaj w sumie tak na dobrą sprawę może nam polecieć coś totalnie topowego, ale też na przykład może polecieć kolejny Hegazi. Jak będzie, przekonajmy się właśnie w tej chwili, jaki piłkarz Team of the Season to będzie i... Anglia, lewy pomocnik. No ale czego, moi drodzy, my się spodziewaliśmy po paczce bez gwarantu, na przykład topowych lig. No ale, moi drodzy, tutaj już może być przepięknie, dlatego zacznijmy od 5 piłkarzy 85+. Okej, okay? Mamy walkout, ale tylko złoty i będzie to HPD, będzie to Brozowicz. A przed nami paczka 2 piłkarzy overallu 86, to co tam? Zobaczmy, leci Toczik, proszę bardzo, Brazylia, bramkarz. Pierdziele. Jest jak jest, moi drodzy, ale toców dzisiaj nazbieraliśmy naprawdę sporo. A jeszcze tych toców troszkę będzie, więc spokojnie. Bo przed nami, moi drodzy, tutaj paczka z 3 wymiennymi piłkarzami Team of the Season Bundesligi. Ale najpierw otworzymy tą z jednym piłkarzem, bo jest to paczka niewymienna i przekonajmy się, co ciekawego z tego poleci. Okej. Okay. I tutaj Niemcy, napastnik i będzie to Füllkrug. Oby ta paczka z 3 piłkarzami oddała troszkę lepiej. Ale ja mam pomysł na to, żeby to ładnie rozegrać. Bo w tej chwili możemy paczkę puścić, a później po statystykach sprawdzić, jakie karty się tutaj ukrywają. Na początku klasycznie posłuchajmy, jak kibice zareagują na tą kartę. Tego bardzo dawno nie słyszałem. Ostatni raz, kiedy trafiłem Zidana z paczki, więc oby. Dobra, statystyki. 93 fizyczne, 90 obrony, 90 dribbling, 90 podania. W tym momencie, moi drodzy, my jesteśmy zarobieni potężnie w tym odcinku. Pogorecka to jest absurdalnie mocna karta. Chyba przed nami jeszcze 2 karty Team of the Season. Przeskoczyliśmy na kolejną kartę i teraz 90 fizyczne, 91 obrony, dribbling, podania, strzelanie, tempo, Lacroix. Okej, okay, to jest jakiś bramkarz i tym bramkarzem będzie Kibel. No dobra, moi drodzy, tak czy inaczej, ta paczka wyszła totalnie topowo, bo Kurecka to jest 1 000 000 końców i w tym momencie, gdybyśmy chcieli go opchnąć, to 1 000 000 końców dostajemy za niego z pocałowaniem rączki, a ja chyba go przetestuję i wrzucimy go najprawdopodobniej kosztem Luki Modricia do naszego składu. Ej, niesamowite, że ten Cap de Villa jeszcze w tym składzie ma miejsce. Prawie 800 spotkań w moim składzie. Dla porównania, Zidane ma tych spotkań 1339, więc troszkę więcej. Ale na przykład taki Modric ma prawie tyle co on, więc zobaczcie, jak długo ten chłop trzyma miejsce w moim składzie. Chłop ma prawie tyle spotkań co Jarzinho, który jest u mnie w składzie od początku FIFA praktycznie. Zagramy sobie, moi drodzy, jeden testowy meczek w takim ustawieniu, jak widzicie właśnie w tej chwili. Chyba dobrym polem do testowania będą kwalifikacje, które i tak muszę zagrać. Legia Warszawa! Eusebio i Jarzinho, proszę bardzo, fajny składzik. O, i co? No... Ja mam alternatywne
przyciski poustawiane, co tu się odpieprzyło? Ja strzelałem właśnie w tym momencie i wyszło z tego dośrodkowanie. Ej, to jest niesamowite, że w tej grze możesz sobie po prostu grać normalnie, zagrać ligę kiedową rekordową w twoim życiu, później wyłączyć konsolę i odpalić na całkowicie innych ustawieniach, niż miało to miejsce ostatnim razem. Dobra. Dośrodkowanie w takim razie i co? No i teraz na pewno strzelę dobrze. Sadio Mane, 17 minuta, mamy bramkę. Huuu, ale oro, ja pierdzielę. Ładnie, o, puścimy go ładnie. Raz. Proszę bardzo, 3-0. No ale kolega nie poddaje się, walczy dalej. Mati Hacker za chwilę zhakuje mi router i wywali ten mecz i skończy się wynikiem 0-0, coś czuję. Pff, 4-0, ale orando. No i chyba tutaj Mati Hacker się poddaje jednak, nie walczy do końca. Kylian Mbappé z hat-trickiem, Sadio Mane z brameczką, a Ronaldinho z 4 asystami. No ewidentnie jest to trio, które będzie budziło strach w przeciwnikach. Ej, po takim dropie naprawdę jestem mega ciekawy, co poleci z paczki z ikoną. Zagraliśmy zajebiście dobry mecz. To teraz czas na zajebiście piękną paczkę z ikoną, którą dzisiaj otworzymy bez żadnej pajacerki. Zobaczmy, co ciekawego z tego poleci. Naciskam. Rozsiadam się i patrzę. Ty, ja nie wiem, czego nie wcisnę do składu. Bo Courtois to i tak jest ręcznik, a takim jaszynem z czepkiem na brameczce, kurde, no może być ciekawie. Może ktoś z was ma jaszynę na bramce, napiszcie w komentarzu, jak on się spisuje u was, a może u mnie w składzie również znajdzie miejsce.